Może mogę mówić teraz? Tak, panie Kazimierzu, skąd telefon? Z Windsor, Kanada. Bardzo prosimy. Witam ojca prowadzącego i pana ministra. Witam. Szczęść Boże. Kazimierz z Windsor. Kazimierz Windsor, Ontario. Premisa i mojego współwięźnia oczywiście z Rzeszowa Załęża, a zależy przyjaciela, którego często tutaj w Kanadzie i w Ameryce żeśmy się witali, rozmawiali na wiele tematów, bardzo nawet. Zresztą... Panie Kazimierzu, proszę kontynuować, bo tam tak, jest chyba odbiornik niewyciszony i dlatego... Dobrze. Tak jest. W każdym bądź razie popieram całym sercem pana decyzje. Są bardzo nam tutaj Polakom, patriotom, bardzo są mile widziane. A to, co mówi ta czarna, że tak powiem, czarna komunistyczna hołota, to mnie to po prostu olewam całkowicie. Tak, panie Kazimierzu, bardzo dziękujemy. Głos poleci panie ministrze. Bardzo, bardzo dziękuję i cieszę się, że słyszę współwięźnia i kolegę z Załęża. To był czas rzeczywiście dramatyczny, ale to był czas, który nas przygotowywał do dzisiejszej służby i tak rozumiem pana obecne słowa. My musimy się razem trzymać, musimy pamiętać, że Polacy cierpieli, przelewali krew po to, żebyśmy dzisiaj Polskę zmieniali, a nie cofali się w pół kroku, a nie rezygnowali z wielkiej historycznej możliwości odbudowy silnej Polski. Nie oddawali pola tym, którzy Polskę chcą zniszczyć, ale wzmacniali siły narodowe, szli do przodu i rzeczywiście stwarzali, że Polska będzie zdolna do bycia państwem faktycznie i niepodległym, i przede wszystkim sprawiedliwym. Sprawiedliwym społecznie, ale sprawiedliwym także w tym podstawowym wymiarze, jakim jest stosunek człowieka do człowieka i państwa do człowieka i bogatych do biednych, bo pogarda i wyzyskiwanie tych najsłabszych jest najgorszą hańbą dotychczasowego wymiaru tak zwanej sprawiedliwości. Wykorzystywanie i taka bezwzględność wobec najsłabszych, bezradnych, tych, którzy nie mogą się w żaden sposób bronić. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za te słowa poparcia i otuchy. Kiedy mowa o sprawiedliwości, to niektórzy nawet po parlamencie paradiowali w uniformach więziennych, panie ministrze. Rzeczywiście widziałem, zdaje się, że pan Jan Rulewski zrobił z siebie tego typu niesmaczne pośmiewisko. To po prostu niesmaczne i szkoda, że z tym człowiekiem wiąże się nazwa Solidarność. Bardzo dziękujemy. W studiu telewizji TVAM rozmowy niedokończone, specjalne wydanie Militarne Bezpieczeństwo Polskie. Rozmawiamy także o wielu sprawach dotyczących funkcjonowania naszej ojczyzny. Naszym gościem jest pan Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Panie ministrze, jakie najważniejsze wyzwanie przed polską armią? No cóż, najważniejsze wyzwanie zawarte jest w decyzjach, jakie podjął rząd blisko miesiąc temu, zwiększenia armii do 200 tysięcy, a finansowania jej w wymiarze 2,5% rocznie i doprowadzenia do takiej sytuacji, iż za 10 lat polska armia będzie miała taki potencjał bojowy, by móc samodzielnie zatrzymać przeciwnika, żeby przestać być tylko biorcą wsparcia, biorcą bezpieczeństwa, ale żebyśmy mogli chronić siebie i być partnerem innych państw NATO, żebyśmy spełniali ten wymóg, jaki jest zapisany w Konstytucji, a Konstytucja mówi bardzo wyraźnie. Zadaniem i obowiązkiem armii jest móc skutecznie obronić granice Rzeczpospolitej. 2 lata temu polska armia nie tylko nie była zdolna do tego, ale nawet nie zmierzano w tym kierunku, nie stawiano sobie takich zadań. Zmniejszano armię, marnowano armię, rozbrajano armię. My to zmieniamy i to jest najważniejszy kierunek działań. Na pewno wielkim wyzwaniem jest zbudowanie skutecznie
obrony antyrakietowej. To memorandum, które podpisaliśmy z rządem amerykańskim, które zostało ogłoszone w czasie wizyty pana prezydenta Trumpa o pozyskanie zgody rządu amerykańskiego na sprzedaż Polsce najnowocześniejszego systemu rakiet Patriot, takiego samego, w jaki są wyposażone i będą wyposażane wojska amerykańskie. Jest olbrzymim krokiem naprzód, także kupno innego typu uzbrojenia rakiet Homar, ale przede wszystkim wielkie zamówienia dla polskich fabryk zbrojeniowych, zwłaszcza Huty Stalowej Woli, jeżeli chodzi o zwiększenie zakupów systemu armatochaubic Krab. Także innych rodzajów uzbrojenia, nie chcę ich wszystkich tutaj wymieniać, ale pokazuje, że ta modernizacja odbywa się przede wszystkim w oparciu o polski przemysł, ale także o przemysł najnowocześniejszy, tam gdzie dostajemy w ramach zakupu najnowocześniejsze technologie pozwalające rozwijać nasz przemysł obronny, dlatego bo umowa na zakup Patriotów zawiera w sobie zgodę Stanów Zjednoczonych na przekazanie nam najnowocześniejszej technologii. I to jest ta olbrzymia wartość dodana tego kontraktu. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Niemiec. Chciałem tylko życzyć wszystkiego najlepszego osobie prowadzącej, księdzu prowadzącemu i ministrowi. Chciałem życzyć wszystkiego najlepszego, bo parę razy próbowałem się zadzwonić. Jestem dumny z pana bardzo, bo pamiętam pana jeszcze jako psa myśliwskiego w szopce świątecznej i nie mogłem się doczekać, kiedy wróci pan na to stanowisko i nareszcie zrobi porządek w naszym kraju. Jestem bardzo wdzięczny. Widziałem pana we Wrocławiu, bo jestem wrocławianinem. Chciałem, pierwszy raz mi łzy poleciały, jak zagrali jeszcze Polska nie zginęła i chorągiew z białym orłem, chociaż byłem w wojsku, ale to przeżyłem pierwszy raz za pana rządów. Dziękuję panu bardzo, jestem wdzięczny za wszystko i życzę wszystkiego najlepszego. Dobranoc. To ja bardzo panu dziękuję, a wie pan, jak teraz wspaniale wszyscy podczas hymnu śpiewają wszystkie zwrotki. Gdy przyszedłem na moje stanowisko, a musiałem te wszystkie zwrotki wyśpiewywać sam, a chociaż wieloma przymiotami zostałem przez pana Boga obdarzony, to jeżeli chodzi o zdolność, że tak powiem, czystego śpiewu, to nie jest to moja najsilniejsza strona. Być może po to, żeby tego mojego fałszowania nie słyszeć, a moi pracownicy, a także żołnierze bardzo szybko zaczęli śpiewać wszystkie zwrotki i mój głos tam ginie wśród chóru żołnierskiego, ale naprawdę śpiewają teraz wspaniale. Można być z tego, jak z wielu innych rzeczy dobrych, które się stały w polskiej armii w ciągu ostatnich 18 miesięcy, naprawdę dumnym i czasami łzy stają w oczach. Zgadzam się z panem. Mnie także. Bardzo dziękuję za tę refleksję. Panie ministrze, na ulicach Warszawy próbowano śpiewać ten tak zwany hymn Unii Europejskiej Ode do radości, ale nikt nie znał słów akurat Ode do radości, więc to naprawdę mamy być z czego dumni. Ważny aspekt, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale odbiorę telefon, bo ktoś już oczekuje. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże, witam serdecznie ojca Piotra i pana ministra Macierewicza. Szczęść Boże. A dzwoni Krzysztof z Toronto, z Kanady. Chciałem serdecznie pogratulować panu ministrowi jego ciężkiej pracy. Zgadzam się z poprzednim telefonem z Niemiec i z Polski, że to jest jeden z najlepszych ministrów, jaki Polska miała w dziedzinie obrony, że próbuje bałagan cały po wielu, wielu latach uporządkować. Chwała mu za to. A to, że te pieski wszystkie szczekają, tak to tylko znaczy, że pan w dobrym kierunku idzie. Jedno mam tylko takie pytanie, właśnie to nie pytanie do pana, bo to przekracza możliwości. Dlaczego jest tylu pożytecznych idiotów w Polsce, którzy gazetę dla gojów czytają i mają taki ogląd rzeczywistości, jakiejś wirtualnej, a nie rzeczywistej, tego nie jestem w stanie wyobrazić. Jestem już 32 lata na emigracji i zawsze Polaków uważam, że są mądrzy ludzie, ale czasami jak słyszę tych nie będę nazywał, jak się to nazywa, to wątpię, skąd ci ludzie się wzięli. Więc panie ministrze, moje gratulacje, uznanie, a tak na marginesie to 3 czy 4 lata temu pan był w Toronto, miałem okazję
spotkać się z panem. Bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję wybranej drogi. Też troszeczkę jestem zawiedziony wetem pana prezydenta, no, ale nic, zobaczymy, on ma więcej wiadomości niż ja w tej chwili, czekamy, co się będzie dało dalej, działo dalej. W każdym czasie gratulacje dla pani Beaty Szydło, szefa naszego rządu, i niech wam wszystkim Bóg błogosławi. Z całego serca was pozdrawiamy z Kanady, jesteśmy z wami. Szczęść wam Boże. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za te słowa wsparcia i chcę też powiedzieć od razu panu, ale i wszystkim państwu, że to wsparcie nam jest dzisiaj bardzo potrzebne. To jest trudny czas. To jest naprawdę bardzo trudny czas. To jest czas przełomowy, bo on może się zakończyć zablokowaniem reform. Tak niestety może być. Trzeba mieć tego pełną świadomość. My musimy wszyscy razem wykazać olbrzymią jedność i determinację w przeforsowaniu niezbędnych reform. Nie wolno nam zgodzić się na ich zablokowanie, na ich zatrzymanie. Jeżeli nie będzie reformy wymiaru sprawiedliwości, wszystko może zostać zmarnotrawione, wszystko może zostać postawione pod znakiem zapytania. Od 500+ po obronę terytorialną, wszystko może być postawione przed tymi sędziami, którzy na telefon załatwiali, tak powiem, żądania różnych ludzi z mafii, czy działali w oparciu o łapówki i tak dalej. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jeżeli nie zrobimy reformy wymiaru sprawiedliwości, wszystkie osiągnięcia, wszystkie gigantyczne osiągnięcia, które przecież są owocem olbrzymiej pracy. Oczywiście tych, którzy wrzucili kartkę wyborczą, tych, którzy się zmobilizowali jesienią 2015 roku, ale to były także dziesiątki pokoleń Polaków, którzy na ten moment pracowali. Przecież, proszę państwa, przypomnijmy sobie, od roku 89, gdzie podobno odzyskaliśmy niepodległość, ileż lat minęło, żeby mógł powstać rząd mający większość parlamentarną, czyli realną możliwość zmiany Polski. Był wspaniały rząd Jana Olszewskiego, ale był to rząd mniejszościowy, który można było obalić nocną zmianą, tak jak to zrobiono, tylko dlatego, że rozpoczęliśmy lustrację, tylko dlatego, że doprowadziliśmy do wyeliminowania wojsk rosyjskich z Polski. Był później znakomity rząd pana premiera Kaczyńskiego, ale też na skutek tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie miało samodzielnej większości, tylko były wątpliwe i osłabiające nasze możliwości sojusze, to można było go obalić. Teraz jest rząd większościowy po raz pierwszy po blisko 30 latach. Nie wolno go blokować, nie wolno go osłabiać, nie wolno poddawać wątpliwość tego, co ten rząd czyni dobrego dla Polski. Jeżeli są błędy, proszę bardzo, należy je wytknąć, no ale nie przez odrzucanie i marnowanie całej pracy. Od tego jest Trybunał Konstytucyjny, prawda, gdzie można wskazać jakiś błąd i tak dalej, ale nie przez wyrzucanie do śmietnika całej wielkiej pracy przygotowywanych zmian. Więc takie wsparcie, jedność narodu wokół tego rządu, który jako pierwszy ma realną szansę zmienić Polskę, jest nam dzisiaj bardzo, bardzo potrzebny i za te wyrazy poparcia serdecznie dziękuję. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Bardzo. Tak, kogo witamy? Skąd telefon? Jan z Lublina. Bardzo proszę, panie Janie. Ja bym to powiedział nawet, że dla mnie to nie jest taki pierwszy rząd od 30 lat, ale od 39 roku. Po prostu to jest pierwszy patriotyczny, samodzielny rząd z większością sejmową. Pierwszy od 39 roku. I prawdę mówiąc, ja trochę jak gdyby straciłem nadzieję, że tego dożyję. Ale dożyłem. Także, natomiast mam dwie sprawy, które tak chciałem zasygnalizować. Jedną to jest to, że te manifestacje, no dzisiaj na przykład pod Pałacem Prezydenckim, a w ciągu ostatniego tygodnia, to one mogą być między innymi związane z tym, że już niedługo, bo chyba za miesiąc, na przykład kilkadziesiąt tysięcy ludzi
z tych klanów esbeckich ma utracić te esbeckie emerytury. To jest walka o życie, to znaczy z tych emerytur, czy oni mają takie wysokie emerytury, że czasami całe rodziny z tego żyją, te 6-8 tysięcy, to się wysyła wnuki, wysyła się dzieci swoje, całe rodziny po to, bo te kilkanaście tysięcy ludzi, które pod Pałacem Prezydenckim dzisiaj być może było, no to przecież połowa to mogły być takie właśnie rodziny. Oni wiedzą, że coś się kończy i mają nadzieję na opalenie rządu, ale też chciałem pewne zaniepokojenie takie wyrazić swoje. To znaczy ja pana ministra uważam nie oczekiwałem, że dożyję, że taka wybitna osoba będzie miała i będzie ministrem obrony i to mnie strasznie cieszy. Tylko rząd robi to, co może. Ja uważam, że rząd absolutnie staje na wysokości zadania, natomiast my jako obywatele troszeczkę jednak zostaliśmy w tyle. Ja staram się brać udział we wszystkich manifestacjach, to znaczy tam chyba w 7 brałem udział, jeżeli chodzi o telewizję Trwam, co roku jeżdżę na 11 listopada. Wyglądało na Węgrzech, nie wiem czy to było 6 czy 7 lat temu, że w obronie rządu małe Węgry, 10 milionów ludzi. Owszem, tam bliższe odległości, łatwiej dojechać, ale 500 tysięcy ludzi się zjawiło na pokojowy marsz. Absolutnie nie na szatowak. I wtedy ja ten moment dobrze pamiętam, po prostu druga strona w jakiś sposób odpuściła. Tak to kręcą te telewizje zagraniczne, te manifestacje protestu, ale nie ma ani jednej wielkiej manifestacji Polska, za. Ja tak sobie marzę o tym, żebyśmy się jako Polacy, i tu apeluję do słuchaczy Radia Maryja, którzy się czują na siłach, bo wiadomo, że często jesteśmy już tym starszym pokoleniem, ale niektórzy jeszcze krzepko się trzymają, że jak będzie takie wyzwanie, żeby do tej Warszawy przyjechać, żeby chociaż raz było nas nie tam 40, 80, 100 tysięcy, ale 500 tysięcy. I ja uważam, że tak to bardzo wiele może zmienić. Sama obecność, tu nie trzeba wiele, ale musimy się zmobilizować. Ja zresztą w tej chwili tak sobie pojedynczo mobilizuję już znajomych i zbieram, żeby oni się zadeklarowali, że jak trzeba będzie, to pojadą, niech oni swoich znajomych, no po troszeczku to, co się da zrobić. Ale przecież Polska ma 37 milionów, żebyśmy nie, 8 milionów głosowało na PiS, żebyśmy nie zebrali te 500 tysięcy, a Węgrzy zebrali, chociaż mają tylko 10 milionów. Dlatego oni mają pod tym względem troszeczkę, jak gdyby lepiej. Musimy się zmobilizować. Szczęść Boże, dziękujemy. Bardzo dziękuję, że mogłem się wypowiedzieć. Dziękujemy pani Janie. Szczęść Boże, no, ma pan w olbrzymim stopniu rację, pamiętamy przecież, bo pan mówi 500 tysięcy, no była manifestacja 500 tysięcy na Warszawie, ja ją świetnie pamiętam w obronie Radia Maryja, to była właśnie taka wielka manifestacja i ona okazała się skuteczna, więc ma pan rzeczywiście rację, ta mobilizacja społeczna zawsze daje efekt, zawsze pokazuje wolę narodu i zawsze ma swoje bardzo istotne znaczenie. To był wspaniały dzień wtedy, przed laty, pamiętam, szliśmy przez krakowskie przedmieście. Niezwykłe doświadczenie i być może będzie ono konieczne, będzie trzeba je powtórzyć, dlatego, bo niewątpliwie grozi nam zakwestionowanie woli narodu. Grozi nam zakwestionowanie, no powiedzmy sobie uczciwie, czy w ciągu tych 20 kilku lat było chociaż raz podjęta taka reforma jak 500+? Czy w ciągu tych 20 lat był chociaż raz taki rząd, który gdy przyrzekł, że cofnie wydłużenie wieku emerytalnego, to naprawdę to zrobił i to już po roku? I czy był taki rząd, który mimo tych tak głębokich reform społecznych, nacisku, skupienia się na reformach społecznych, równocześnie uzyskał wzrost gospodarczy? Równocześnie uzyskał zmniejszenie deficytu budżetowego, czyli zadłużenie się z budżetu zmniejszyło? No przecież nie było takiego rządu. To jest po raz pierwszy, dlatego on jest tak znienawidzony. Dlatego się dąży za wszelką cenę do jego obalenia. Dlatego nie ma opozycji. Są nienawistnicy jedynie, którzy chcą zniszczyć za wszelką cenę ten rząd. Czy przedstawiono nam jakikolwiek program?
Czy pan Siemoniak, który głosuje przeciwko dzisiejszym zmianom w polskiej armii, rozbudowy polskiej armii, rozbudowy obrony terytorialnej, modernizacji polskiej, przedstawia jakikolwiek program? Czy którykolwiek z tych panów, którzy się zajmują gospodarką, przedstawiają jakikolwiek program? Nie. Jedyne, co się przedstawia, to podporządkowanie się Brukseli i Unii Europejskiej. To jest jedyne, co merytorycznie jest mówione z tamtej strony. Z całym szacunkiem dla Unii Europejskiej i Brukseli. No ale jesteśmy suwerennym państwem. Jesteśmy niepodległym narodem. Jesteśmy narodem, do którego przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych i mówi: to wy przechowaliście najważniejsze wartości. To dzięki wam może się odbudować cywilizacja zachodnia. No przecież on nie mówi dlatego, żeby nas kupić. To nie jest tak. To nie jest tak, że pan prezydent Trump coś szczególnie tutaj w Polsce potrzebuje. To raczej jego wojska tutaj przyjeżdżają, żeby i on za nie płaci. Przecież nie my za nie płacimy, on za nie płaci. On zwiększa do blisko 5 miliardów wydatki budżetu Stanów Zjednoczonych na wzmocnienie flanki wschodniej. Więc on tutaj nie przyjechał, żeby wyzywano go od komiwojażerów. No przecież to jest niepoważne. On tutaj nic na tym nie zyskuje. On tutaj przyjechał, bo naprawdę uważa, że my zachowaliśmy te podstawowe wartości, jakie są niezbędne, żeby cywilizacja zachodnia nie została zniszczona przez napór terrorystyczny i napór postmarksistowskich ideologii, prawda? I dlatego właśnie to, co pan mówi, jest takie ważne. My musimy się zmobilizować, musimy wesprzeć ten kierunek, który po raz pierwszy, rzeczywiście od dziesiątków lat, być może trzeba sięgnąć aż 1939 roku, żeby taki wysiłek narodu jak ten, który był przez 18 miesięcy realizowany, zobaczyć i jego efekty zobaczyć. To wszystko może zostać zakwestionowane, jeżeli byśmy się cofnęli. Rząd się nie cofnie z pewnością. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon? Mam na imię Justyna, dzwonię do Telewizji Trwam z Niemiec. Bardzo witamy Pani Justyno, proszę bardzo. Witam mojego prowadzącego. Dobry wieczór Panie Ministrze. Niesamowita sprawa, że mogę z Panem porozmawiać choć chwilę. Panie Ministrze, mam kilka pytań, chociaż do tej dyskusji, co Pan przed chwilą miał ten dialog, był z chęcią wpadła w polemikę, ale dobrze, konkretnie, bo dużo ludzi się próbuje dodzwonić, a jest trudno. Więc zaczynam. Panie Ministrze, dobrze wiemy, że mamy bardzo trudne, jak Pan powiedział, żyjemy w bardzo ciężkich czasach i trudnych czasach. Znowu kobieta z Niemiec dzwoni, ambitna. Dużej emigracji, która jest sprowadzana do Europy. Nie wiem, na siłę chyba tych ludzi się tu sprowadza. Z drugiej strony nasze sąsiedzi mają wojnę. Mówimy teraz o Ukrainie. Ja wspomnę sobie w tej chwili, pozwolę sobie wspomnieć o rocznicach, które niedawno wchodziliśmy. Chodzi mi o prawie, która się odbyła na Wołyniu. I ludziach, którzy to przeżyli, którzy obywatelsko co roku przypominają wszystkim o tym, co tam się wydarzyło, a było to ludobójstwo. I teraz mamy tak, że dużo tych naszych sąsiadów sprowadzamy tutaj do Polski. Jest mapa bardzo wielka, otworzyliśmy granice. I bardzo niepokoi, myślę, że bardzo dużo ludzi niepokoi to, że ci ludzie też przynoszą ten swój nacjonalizm banderowski do naszego kraju. I proszę mi teraz, spróbować odpowiedzieć, co w tym kierunku robimy jako państwo. Jak możemy się czuć bezpieczni? Chciałam też zapytać pana ministra o możliwość większej dostępu do broni przez rodaków. Uważam, że czasy są ciężkie i w tym kierunku też powinno się rozwijać obrona nas jako ludzi. I jeszcze chciałabym się prosić pana ministra o odniesienie się do takiej informacji, która dosyć tam szeroko krąży w świecie. Chodzi mi o przeniesienie jednostki pancernej z Żagania do Warszawy, do Wesołej. Chciałabym się spytać, czemu takie kroki są ponoszone i z tego, co też jest taka szeroka informacja udostępniona, że tak naprawdę cała flota i żeby to wszystko działało na tej zasadzie, jak jest zorganizowane w tej chwili w Żaganiu, trudno będzie to zorganizować tak od razu pod Warszawą. Więc to za pytania. No i co? I pozdrawiam serdecznie.
do usłyszenia, mam nadzieję, czekam na odpowiedź. Podobno. Dziękuję serdecznie Pani Justyna. Bardzo proszę Pani. Dziękuję Justyna. Bardzo. Zacznę od ostatniego pytania. Ja o tym mówiłem, choć nie wymieniałem miejscowości ani Żagania, ani Wesołej, to które Pani wspomina, ale no, geografia Polski, geografia zagrożeń mówi sama za siebie. Żagań to jest nasza granica zachodnia, która jest bezpieczna, a wschodni brzeg Wisły to są obszary, które są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo. Tutaj właśnie stacjonują siły natowskie, które na skutek szczytu warszawskiego są rozlokowane na flance wschodniej i tutaj musimy wzmacniać polską obronę. Tak się złożyło, proszę Pani, że te decyzje podjęte przeze mnie 5 miesięcy temu zaowocowały już tym, że skutecznie zostały te jednostki przeniesione i są one zdolne do działania. Niedawniej, jak tydzień temu, rozmawiałem z mianowanym przeze mnie na nowo dowódcą tej jednostki i on mnie zapewnił, że one są już zdolne do działania, także te niepokoje, które wśród generalicji, części generałów, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że polskie wojsko było jakby takim dodatkiem do obrony Berlina, a nie do obrony polskich granic, zwłaszcza tych zagrożonych, czyli wschodnich, te argumenty są po prostu nieprawdziwe. Chyba że założymy, że polskie wojsko nie ma bronić Polski, no to wtedy rzeczywiście one miałyby ręce i nogi, ale tak naprawdę to były tylko wymówką dla utrzymania stanu rzeczy, nie dla Polski korzystnego, tylko dla kogoś zupełnie innego. Jeżeli chodzi o sprawę ukraińską, rzeczywiście sprawa bardzo poważna, bardzo trudna. Jeżeli Pani obserwowała uroczystości związane z upamiętnieniem ludobójstwa, jakiego dokonano nie tylko przecież na Wołyniu, ale także w Galicji Wschodniej w latach 43-45, to tam zdarzyło się, że i ja się wypowiadałem i przypominałem, że jak najszybciej powinna znaleźć się na grobie nieznanego żołnierza tablica upamiętniająca nie tylko tą straszliwą hekatombę krwi polskiej tam przelanej, ale także chwałę obrońców Polaków, czyli tych jednostek Armii Krajowej, ale także po prostu samoobrony zorganizowanych na prędce, które skutecznie obroniły dziesiątki tysięcy ludzi zagrożonych ludobójstwem ze strony zbrodniarzy, którzy próbowali polskość po prostu tam wyniszczyć do cna, bo na tym polegało to ludobójstwo. Chodziło nie tylko o potworne okropieństwo, bestialstwo tych działań, ale chodziło także o to, że było to działanie planowe, którego celem było wyeliminowanie polskości jako takiej, wymordowanie w ogóle Polaków, tak żeby na terenach, gdzie przez setki lat mieszkali Polacy, którzy byli ludnością autochtoniczną, byli ludnością krew z krwi, kość z kości miejscową, żeby ich nie było za sam fakt, że byli Polakami. Otóż dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że tak jak jest w naszym interesie istnienie niepodległego państwa ukraińskiego, które oddziela nas od zagrożeń rosyjskich, tak jest fundamentalnym w naszym interesie polskiej racji stanu, żeby to wszystko, co straszliwego zostało dokonane, było uświadomione sobie przez naród i państwo ukraińskie i żeby z tego zostały wyciągnięte wszystkie wnioski, zarówno doraźne, jak i długofalowe, wychowawcze i świadomościowe, jeżeli chodzi o naród ukraiński. Co innego, jedną sprawą jest kwestia interesów militarnych Polski, ale równolegle musimy podnosić polską rację stanu w wymiarze narodowym i w wymiarze pamięci
historycznej. W żadnym wypadku nie może być tak, żeby z tego powodu, że jest w naszym interesie, by było silne państwo ukraińskie, rezygnować z przypominania o zbrodni ludobójstwa i domagać się zadośćuczynienia i świadomości narodowej ukraińskiej tego, co zrobili ich przodkowie. Nie wolno nam się godzić na wychowanie w atmosferze ludobójstwa narodu ukraińskiego. To jest zupełnie oczywiste i w tej sprawie stanowisko ministra obrony jest absolutnie jasne. Wielokrotnie dawałem temu wyraz publicznie i będę to robił dalej. Także w rozmowach z naszymi partnerami ukraińskimi zawsze te sprawy stawiam jasno. Jeżeli chodzi o ludność, która tutaj do Polski napływa do pracy. Po prostu do pracy, no bo z tym mamy do czynienia, chociaż część z tych ludzi po prostu ucieka przed wojną prowadzoną przez Rosjan. My mamy od 2014 roku ponad 1 000 000 uciekinierów. Gdy nam mówią, że my mamy przyjąć ludność arabską, no to my przypominamy naszym partnerom zachodnim, że w Polsce jest 1 000 000 uciekinierów, którzy uciekają przed wojną, która się toczy na wschodzie, toczy się na Krymie, toczy się w Donbasie, toczy się na wschodniej Ukrainie. To oczywiście ma pani rację, że nie jest możliwe, żebyśmy tolerowali upowszechnianie jakichś antypolskich czy nacjonalistyczno-ludobójczych poglądów. Z czymś takim Polska się nigdy nie będzie tego aprobowała i odpowiednie służby zawsze na to reagują i bardzo dokładnie tego pilnują. Zapewne słyszała pani wielokrotnie w tej sprawie wypowiedzi pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana ministra Mariusza Błaszczaka i zapewniam panią, że pilnujemy tego bardzo, bardzo dokładnie. Więc myślę, że to są główne kwestie, które panią interesowały. Raz jeszcze powtarzam, że wzmocnienie siły armii polskiej jest zadaniem rządu, który na pewno będzie przez ministra obrony narodowej realizowane. Co do tego proszę nie mieć żadnej wątpliwości. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo? Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon? Ryszard z Warszawy. Bardzo proszę, panie Ryszardzie. Ja też jestem... Ja też należę do zwolenników pana ministra. Bardzo się cieszę ze zmian, które są obecnie wprowadzane w Armii Polskiej. Niemniej jednak może bardziej reprezentuję ulicę i to niepokoje, jakie się słyszy od znajomych, no nie sprawiają jakiś pozytywny nastrój. I mam wrażenie, że to, co się robi, jest bardzo, bardzo ubogie i niewystarczające w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w położeniu, w jakim jest Polska. I mam pytania do pana ministra. Przede wszystkim, czy zamierzają państwo wprowadzić obowiązkową służbę wojskową oraz z posiadaniem broni? Czy obowiązek, bo niejednokrotnie nasi znajomi zadają nam pytania, czy w rozmowach ze znajomymi, wszyscy są zwolennikami posiadania broni, tak? Jak gdyby moim zdaniem obowiązek posiadania broni powinien mieć każdy Polak. To wszystkie kwestie, panie Ryszardzie? Raczej tak. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy, panie ministrze. Pozdrawiam pana serdecznie i raz jeszcze dziękuję za wsparcie. Naprawdę przywiązujemy do tego olbrzymią wagę. I ja osobiście także. A bywają sytuacje przecież trudne, o których mówiłem i świadomość tego, że są tacy ludzie jak pan, jak państwo, którzy telefonowaliście, jest dla każdego z nas po prostu
niesłychanie istotna. Chcę, żebyście Państwo to wiedzieli, czy ona się wyraża w dobrym słowie, czy czasami w modlitwie, czy po prostu we wspomnieniu. Każdy taki gest, każde takie poruszenie serca jest dla nas, umysłu, jest dla nas niesłychanie istotne i za to serdecznie dziękuję. I dobrze Pan podniósł sprawę dostępu do broni, bo to jest właśnie to pytanie, na które nie odpowiedziałem poprzedniej słuchaczce, więc teraz będę mógł to zrobić. Po pierwsze, chciałbym, żebyście Państwo sobie wyobrazili te pełne nieprawdopodobnej agresji i nienawiści grupki, ale jednak istotne grupki z ostatnich dni, które byłyby wyposażone w broń. Spróbujcie sobie Państwo to wyobrazić, no bo jeżeli powszechny dostęp, to powszechny. Prawda? Więc ale to nawet nie o to chodzi. To jest sprawa, powiedziałbym, innego rodzaju. Najważniejszą sprawą jest to, że kilka pokoleń zostało oduczonych używania broni. Od dłuższego czasu nie ma wyszkolenia wojskowego w szkołach i nie ma armii z powszechnego poboru. W związku z tym dostępność i zdolność operowania bronią stała się tak naprawdę olbrzymią rzadkością. Sytuacja, w której do społeczeństwa, które nie umie się posługiwać bronią, nie zna się na tym, dalibyśmy możliwość bez żadnego ograniczenia dostępu, naprawdę może mieć złe konsekwencje. Stąd między innymi kwestia obrony terytorialnej. To są przecież ludzie ochotnicy. To nie są ludzie z poboru. To są ochotnicy, którzy mają dostęp do broni. Stąd klasy mundurowe. To są szkoły, w których przeszkolenie obronne jest wprowadzone i jest elementem ich codziennej nauki. Stąd program Legii Akademickiej, czyli przeszkolenia w okresie letnim młodzieży akademickiej. A więc jest cały mechanizm rozpracowany, cały program przywrócenia zdolności posługiwania się bronią i zdolności zapoznania się podstawowymi elementami służby wojskowej. I po kilku latach takiego upowszechniania tych podstawowych norm, podstawowych parametrów o prawie powszechnego dostępu do broni będziemy mogli realnie myśleć i realnie je wprowadzić. Ale najpierw, powtarzam, przejdźmy przez te etapy wstępne, tak żeby polska młodzież wiedziała, gdzie jest lufa, gdzie jest kolba, gdzie jest spust, żeby się po prostu młodzież z bronią zapoznała pod kontrolą w ramach czy obrony terytorialnej, czy szkół mundurowych, czy Legii Akademickiej, czy, o czym rozmawiamy teraz z panią minister wychowania, czy przez przywrócenie lekcji obrony, wychowania obronnego do szkół średnich. Myślę, że jesteśmy w podobnym wieku, słysząc pana głos. Wszyscy mieliśmy lekcje obrony, wychowania obronnego w szkole i to podstawową wiedzę nam dało. Warto do tego wrócić i mam nadzieję, że pani minister Zalewska zaaprobuje ten punkt widzenia i wkrótce już wychowanie obronne wróci do szkół jako obowiązkowe. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo. Tak, bardzo chętnie. Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon? Jestem Krystyną. Dzwonię z Niemiec. Tak, prosimy pani. Halo? Krystyno. Tak, my się słyszymy. Aha. Bardzo pozdrawiam pana ministra Macierewicza. Jesteśmy ogromnymi zwolennikami tego, co pan Macierewicz dla bezpieczeństwa Polski robi. Także Krystyna z Niemiec dzwoni. Pani Krystyno, proszę kontynuować. Tam chyba też jest odbiornik niewyciszony, bardziej słuchawką i tego, co się dzieje w telewizorze, a nie w słuchawce telefonu. Ja mam jedno pytanie. Dlaczego telewizje publiczne nie pokazują
zawsze mówię i pana prezydenta, pani premier Szydło i pana Ziobro, którzy wytłumaczyliby narodowi polskiemu, o co tak naprawdę w tych nowych reformach chodzi. A ja miałem wrażenie, bo nie wszyscy oglądają telewizję Trwam. To dobrze. I tam właśnie oglądaliśmy te wystąpienia. Drugi taki punkt. Dlaczego w Sejmie służby porządkowe nie wyrzucają z tego Sejmu awanturników, chuliganów opozycyjnych? Dla tych agresywnych należałoby zastosować bezwzględne odebranie im immunitetów poselskich i nie wpuszczanie ich na salę sądową, sejmową. Tak, pani Krystyno, dziękujemy serdecznie. Rozwiązania, panie ministrze, restrykcyjne dosyć. Nawet dalece restrykcyjne, chociaż oczywiście regulamin Sejmu przewiduje odpowiednie kroki i pan marszałek Kuchciński je bardzo systematycznie realizuje. Oczywiście musi być agresywny, musi być to reakcja na agresywne zachowanie. Trzeba trzykrotnie uprzedzić danego posła, że ma zmienić swoje postępowanie, no i dopiero później można go usunąć z sali i ewentualnie innymi restrykcjami taką osobę ukarać, ale zgadzam się z panią, że w ostatnich dniach, no, widzieliśmy wszyscy posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w której tak naprawdę to przewodniczący tej komisji i całe prezydium wbrew miało zagrożone swoje bezpieczeństwo na skutek agresywnego fizycznego zachowania członków tych partii, które chcą zniszczyć polskie bezpieczeństwo. Oni rzeczywiście działali niesłychanie brutalnie i z tego muszą być wyciągnięte konsekwencje. Tutaj z panią się w pełni zgadzam, choć jeśli chodzi o kroki, które pani proponuje, no to one muszą być dostosowane do tego, co przewiduje regulamin Sejmu i tylko tak może to być. Tylko tak może być to realizowane. Za to zgadzam się z generalną linią tego, co pani mówi. Debata sejmowa może się odbywać tylko wtedy, jeżeli narzędziem są słowa, a nie fizyczna siła, która jest przez tamtych ludzi brutalnie używana i to trzeba ukrócić na pewno raz na zawsze. Jeżeli chodzi o to, że więcej programów informacyjnych jest w telewizji Trwam niż w wiadomościach telewizji publicznej, no muszę się zgodzić. Ja mam też czasami takie odczucie, chociaż z drugiej strony też są znakomite programy w telewizji Info, naprawdę szapoba. Chcę podziękować serdecznie za wspaniałą publicystykę i bardzo szybką informację. No może ona ciągle jeszcze jest z tyłu za telewizją Trwam, ale już prawie. Pani ma, mówię teraz serio, pani ma rację. Bardzo długo wychodziliśmy w telewizji publicznej z takiej zapaści postkomunistycznej. Bardzo, bardzo długo. To jest jedna z tych instytucji w Polsce, w której elementy środowiska, układy z dawnego czasu są bardzo trwałe i bardzo oddziaływują negatywnie na możliwości informowania opinii publicznej. Ale jak pani widzi, to się naprawdę bardzo, bardzo szybko zmienia. Raz jeszcze chcę pogratulować telewizji Info skutecznego działania. Prosimy bardzo, telewizja Trwam i Radio Maria. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy? Janusz z Warszawy. Mam pytanie do pana ministra. A na początku po prostu chciałem tylko powiedzieć, że również przyłączam się do tego głosu, który wspomniał, że obecny rząd to jest rząd pierwszy od 1945 roku rząd polski. Bo w czasie wojny mieliśmy rząd na emigracji polski i tak dalej. A teraz pytanie. Pan minister wspomniał, że w 14 roku wspomniał o dokumencie, w którym to ministrowie obrony można powiedzieć działali na szkodę Polski. Tak, dokładnie. Dlaczego ten dokument nie jest wykorzystany do skierowania do prokuratury i do sądu? Jest.
I drugie, i pan Schetyna swego czasu ten słynny widelec, akcja widelec. Dlaczego z tego tytułu nie zostanie po prostu postawione oskarżenie? To jest dwa. I trzy. I może tylko te dwa. Aha, jeżeli chodzi o dostępność do broni, i moja propozycja byłaby, można powiedzieć, prosta. Każdy obywatel powinien chodzić na szkolenie strzelnicze. Nie musi mieć broni w domu. Ta broń powinna być zdeponowana w magazynie. I w momencie, kiedy przychodzi chwila jakaś niebezpieczna, idzie do magazynku i otrzymuje broń. I w doktrynie obronnej powinno być, że każdy obywatel ma obowiązek każdego obcego, który wtargnie w granice Polski, po prostu odstrzelić. I w ten czas sprawa by była podobnie jak w Szwajcarii. Spokojnie. Nikt by nie zamierzał po prostu tu wtargnąć, bo nawet by wiedział, gdyby milion wojska przysłał w granicę Polski, to 30 milionów by stanęło z pistoletami. Dziękujemy panie Januszu. Panie ministrze, trzy kwestie. No, najpierw odpowiem jednak na tę ostatnią. W szwajcarskim prawie nie ma takiej możliwości, by każdy obywatel mógł zastrzelić kogokolwiek, kto przekracza nawet nielegalnie granicę szwajcarską. Tak nie jest ani w Szwajcarii, ani w żadnym innym kraju, więc mówię o tym dlatego, że mam świadomość, że pan to użył tego sformułowania jako pewien przykład, jako pewien obraz tendencji, którą chce pan utrwalić w naszej świadomości, a nie jako obowiązujące ewentualnie prawo. Ale z zasadą zgadzam się i dlatego też przedstawiłem państwu w skrócie program wdrożenia dostępności do broni i przeszkolenia wojskowego Polaków, który zaczyna się od Wojsk Obrony Terytorialnej, przez klasy mundurowe, przez Legię Akademicką i wreszcie przez przysposobienie obronne, które będzie powszechne, mam nadzieję, już niedługo w szkołach. Gorzej jest z możliwością zrealizowania pana programu od ręki, a dlatego, że niestety wśród wielu rzeczy, które zlikwidowano w ciągu ubiegłych 8 lat także strzelnice. Po prostu je zlikwidowano. Tak jak opuszczono koszary, tak jak zostały zmarnowane bądź sprzedane, rozgrabione wiele, tak powiem, majątku wojskowego, tak samo stało się ze strzelnicami. Tam zresztą miały miejsce zupełnie skandaliczne rzeczy, gdy oddawano wyremontowane, nowoczesne strzelnice przez wojsko, przez obywateli, z budżetu państwa, sfinansowane, oddawano ludziom na zewnątrz, a teraz wojsko wynajmuje od tych nowych właścicieli dla szkolenia wojska własne strzelnice. No więc doprowadzono do takich rzeczy, które znamy z innych dziedzin życia, te paradoksy w istocie przecież rozgrabiania majątku narodowego. Wojsko tego też nie uniknęło, więc jest cały program odbudowy strzelnic w Polsce. Tak, żeby w każdym powiecie była strzelnica. Dzisiaj nie jest tak. Dzisiaj niestety nie mamy takiej sytuacji, iż moglibyśmy zrealizować pana postulat, żeby wszyscy obywatele mogli systematycznie przechodzić szkolenie strzelnice na strzelnicach, bo po prostu nie wszędzie są one dostępne, wręcz odwrotnie. W mniejszej ilości miejsc i terytorium Polski są dostępne, niż dostępne nie są. Więc to wymaga nakładów i to wymaga czasu pracy, ale program już został opracowany. Współdziałamy z samorządami w tej sprawie, bo to będzie musiał być program realizowany przy wsparciu z samorządami i myślę, że w ciągu roku będzie on już, jego efekty będą już widoczne, ale nie w ciągu 2 miesięcy. Niestety, trzeba mieć tego świadomość. To musi trochę potrwać. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo? Tak, bardzo proszę, kogo witamy?
Halo, mówi Danuta, która przebywa w tej chwili w Niemczech. Szczęść Boże. Ja mam taką sprawę, wiem, że program się kończy, więc ja mam taką sprawę. Panie ministrze, cenię to, co pan robi, bardzo cenię, ale ja jestem starym pedagogiem, starą drużynową, która działała jeszcze w harcerstwie, które zostało w większości zniszczone przez były system i mam takie przemyślenia. Rozpocznijmy jeszcze dalej, głębiej przygotowywać młodzież, dzieci poprzez reaktywowanie harcerstwa. W wielu miejscowościach, gdzie było silne harcerstwo, ono zostało zniszczone. Druga sprawa, to może bardziej do pani minister oświaty, ale do pana ministra też. Mam taką sprawę, że w oświacie od przedszkola wprowadzić chociaż kilkanaście zajęć dla dzieci, jak radzić sobie ze stresem i jak radzić sobie z agresją. To tyle. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja nie jestem specjalistą w tej kwestii, o której pani mówi, ale wszyscy wskazują i także dowódcy, ale i nauczyciele, że kolejne pokolenia są psychicznie coraz słabsze. Że rzeczywiście przygotowanie do, tak by młodzi ludzie radzili sobie z trudnościami, z przeciwnościami losu, z tym, co nazywamy często właśnie stresem, to jest jedna z ważniejszych rzeczy. No, problem jest szerszy, niektórzy kapłani mówią, że to jest związane z kryzysem ojcostwa, więc nie chcę tego tutaj rozszerzać. Niewątpliwie pani ma rację w tej kwestii. Jeżeli chodzi o harcerstwo, no to dotknęła pani mojego, że tak powiem, ważnego punktu. Sam jestem wychowany przez harcerstwo, jeżeli tak można powiedzieć. Jest to jedno z najważniejszych doświadczeń mojego życia. Rozplotło się ono z Salezjanami, bo to w drużynie harcerskiej Salezjanów w Rumi otrzymałem krzyż harcerski, więc te dwa elementy, religijny i skautowy, jest dla mnie tożsamy, czy z sobą ściśle związany. Zgadzam się, że mamy do czynienia z dużym problemem, z upowszechnieniem i odrodzeniem harcerstwa. On się wiąże częściowo z kwestią z jednej strony ZHP, z drugiej strony ZHR-u, drużynami tak zwanymi kościelnymi, z zawiszakami. No, cały skomplikowany i duży problem. Niewątpliwie ja w pełni się zgadzam, uważam harcerstwo za najwłaściwszą metodę wychowywania młodzieży, młodego człowieka, łączącą w sobie elementy patriotyczne, sprawnościowe, charakterologiczne, no wszystkie razem. Więc tutaj pełna zgoda i zapewniam panią, że Ministerstwo Obrony kładzie na to olbrzymi nacisk, no chociażby dlatego, że duża część moich współpracowników to są ludzie, którzy się wywodzą z harcerstwa i zawsze tak było. A zawsze moja służba publiczna od blisko ponad 40 lat wiązała się z pierwszą warszawską drużyną harcerzy imienia Romualda Trauguta, czarną jedynką, i większość moich współpracowników z tej drużyny bądź z drużyn później z nią związanych się wywodzi. To są wspaniali ludzie, w pełni się z panią zgadzam, dlatego harcerstwo bardzo, bardzo wspieramy także w naszych działaniach związanych z wojskiem. To dobra szkoła życia. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo? Tak, bardzo proszę, kogo witamy? Mówi Marian z Warszawy. Witamy, panie Marianie. Proszę ojca, proszę pana ministra. Powiedział pan minister, że trzeba przeciwdziałać złu. Tak, trzeba przeciwdziałać złu. My mamy potężne na to zło, potężne składy bardzo skutecznej broni, której w ogóle nie używamy. Tą bronią są egzorcyzmy. Ta formacja zdrady narodowej to są ludzie zatruci złym duchem. I tutaj to jest, z tymi ludźmi się nie porozumiemy. Tych ludzi albo trzeba wypędzić złego ducha, albo ich przepędzić razem ze złym duchem. Ze spraw publicznych, społecznych. O tym mówił zaraz po katastrofie smoleńskiej
na pierwszej stronie naszego dziennika ojciec dyrektor, ojciec Rydzyk, że Polska jest zatruta złym duchem. Tak, 80% polskiego społeczeństwa w mniejszym lub większym stopniu jest zatruta złym duchem. 99% polskiego społeczeństwa w ogóle nie ma zielonego pojęcia o demonologii, o tej technologii działania złego ducha. A wiedza o nim pozbawia go siły. Tej wiedzy Polacy w ogóle nie mają. Panie Marianie, no, ale 39% Polaków chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość, więc jednak z tymi procentami, które pan przywoływał, chyba tak strasznie, strasznie źle nie jest, chociaż oczywiście ta problematyka duchowa jest fundamentalna. Ja nie mam zamiaru tego kwestionować. Tak się złożyło, że tydzień temu byłem w Portugalii, odbyłem pielgrzymkę do Fatimy i ten wielki różaniec, który zamyka przestrzeń między sanktuarium i miejscami dyskusji i rozmów, ten wielki różaniec przypomina nam, jak istotnym jest przesłanie Matki Boskiej Fatimskiej, więc to zapewniam pana, że wszyscy pamiętamy siłę, o sile różańca wiemy, chociażby powtarzając i odmawiając jej i codziennie, a zbiorowo co miesiąc idąc z katedry świętego Jana do Pałacu Prezydenckiego. Więc w żadnym wypadku bym tego nie bagatelizował, ale też takich pesymistycznych diagnoz bym nie stawiał, bo myślę, że są one naprawdę zbyt negatywnie rzutujące na polskie społeczeństwo. Być może o innych tak można powiedzieć, ale naród polski ciągle jest żywy, ciągle jest chrześcijański, ciągle jest patriotyczny. Z zewnątrz to widać bardzo dobrze, dlatego pan prezydent Trump był tak podniesiony polskim patriotyzmem i polską wiarą. Przypomnijmy te słowa, które on przywołał. My chcemy Boga. On je tutaj usłyszał. On przypomniał wołanie Polaków wtedy, gdy była pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II. Więc tak wygląda Polska z zewnątrz. Możemy i powinniśmy być krytyczni wobec nas samych, ale też nie przesadzać w tym krytycyzmie. Panie ministrze, odbierzemy ostatni telefon i poproszę także o krótkie słowo podsumowania naszego spotkania. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo? Tak, prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jestem szczęśliwy, że mogłem się dodzwonić. Jak panu na imię? Bardzo dziękuję za wszystkie myśli, które pan Macierewicz, pan minister przekazał tu nam, Polakom. Ja jestem osobiście i wszyscy moi znajomi, bo wcześniej mówiłem, są zbulwersowani decyzją prezydenta, który po prostu zdradził. Zdradził. Jeszcze raz zdradził. To jest pierwsze. Następne. Nie bardzo zgadzam się z panem ministrem Macierewiczem odnośnie, że pokłada nadzieję w wojskach, prawda, zawodowych i jakieś tam obrona terytorialna. Stara zasada. Ja jestem też starym żołnierzem. Stara zasada. Bitwy, wojny wygrywają rezerwiści. To jest święta prawda. Wszędzie tak było. Za czasów rzymskich i za czasów, prawda, wojen napoleońskich i tak dalej, i tak dalej. Bitwy i wojny wygrywają rezerwiści. Starzy żołnierze doświadczeni i tak dalej. Garstka żołnierzy, którą mamy, zawodowych, to jest w chwili obecnej za mało. I bardzo bym prosił o rozważenie tego tematu. Nie jestem zwolennikiem, aby każdy mógł skupić pistolet w kraju i mieć go w domu i ten. Jest to bardzo ryzykowne. To tyle.
Dziękujemy bardzo. Panie Włodzimierzu, jak zapowiedziałem, to ostatni telefon. Panie ministrze, 7 minut pozostało do końca naszego spotkania, zatem poprosimy o taki głos polski, do którego przyzwyczailiśmy się na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę ojca, mnie go też brakuje, ale najpierw dwa słowa w związku z tym, co zostało przed chwilą powiedziane przez pana z Kanady, jeżeli dobrze zrozumiałem. To trafna uwaga i dlatego sprawa jakby zapomnienia o rezerwach, rezygnacji z przygotowywania zapewnienia rezerw jest jednym z większych oskarżeń wobec byłego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Odbudowa rezerw jest jednym z najważniejszych działań, jakie obecnie podejmujemy. Nie przypadkiem mówiłem o Legii Akademickiej, nie przypadkiem mówimy o powrocie w szkolnictwie powszechnym przysposobienia obronnego. Nie przypadkiem mówimy o innych formach właśnie kształtowania, formowania rezerw. Zapewniam pana, że mamy